Ojciec Marian Żelazek to postać niezwykła. Człowiek, który swoje życie w całości poświęcił dla innych, stając się wzorem do naśladowania. Uznawany był za człowieka dialogu i otwartości, co sprawiło, że ludzie kochali go zarówno w Indiach, gdzie spędził większość swojego życia niosąc pomoc potrzebującym, jak i w Polsce, gdzie uznawany był za Samarytanina XX wieku. Ojciec Marian Żelazek z naszej perspektywy werbistów, można powiedzieć, był ikoną prawdziwego misjonarza. Jeśli ktoś chce wiedzieć, co to znaczy być misjonarzem, to powinien zaznajomić się z życiorysem ojca Mariana Żelazka i z tym, jakim on był i co on tak naprawdę zrobił. To był człowiek, który kochał ludzi. Na pewno. Był niezmiernie otwarty na to, na ich biedę, na ich potrzeby, na to, kim byli. I starał się im głosić Chrystusa. No, był misjonarzem, więc szedł z dobrą nowiną do tych ludzi. Dobrą nowiną wyrażoną przez dobro, które często im świadczył. I poprzez to dobro pokazywał im Boga, który jest dobry. Postać ojca Mariana Żelazka związana jest również z gminą Suchylas, bo właśnie na terenie gminy, a dokładnie w Chludowie we wrześniu 1937 roku, rozpoczął nowicjat w seminarium duchownym księży werbistów. Ojciec Marian Żelazek jest nierozerwalnie związany z naszą gminą. Oczywiście przede wszystkim z Chludowem, gdzie cały czas jest wspominany. Bywał w Chludowie, przecież przyjeżdżał też już będąc w Indiach, przyjeżdżał do Chludowa. Jest oczywiście patronem naszej szkoły. I myślę, że motto, którym się posługiwał, to, że nie jest trudno być dobrym, trzeba tylko chcieć. Jest cały czas aktualne również w tej chwili dla nas. No Marian, ojciec Marian Żelazek w ogóle, no przede wszystkim to może powiem szablonowo i w taki sposób bardzo konwencjonalny, ale jest zapewne przykładem i wzorem, i to takim w różnych wymiarach, przede wszystkim tym humanistycznym, ludzkim, prawda, ponieważ no, on udowadnia w ogóle, co znaczy i czym jest miłość. Ogólnie w takim tym świeckim wymiarze, ale również tym religijnym, duchowym. Jest to po prostu istotny wymiar, który po prostu poprzez miłość do Boga realizuje to, co jest w życiu istotą, czyli po prostu poświęcenie dla innych ludzi, działanie Jego po prostu, Jego praca wśród tych, którzy są wyznawcami innej religii, ale jednocześnie tymi, którzy są po prostu ludźmi nieszczęśliwymi ze względu na chorobę, ze względu na sytuację ekonomiczną, społeczną, no jest na pewno wielkim, dużym przykładem i może być postawiona i jest stawiana wśród nas w nauczaniu jako wzór do naśladowania przez młode pokolenie. 30 stycznia przypada setna rocznica urodzin ojca Mariana Żelazka. Z tej okazji Zgromadzenie Słowa Bożego Księży Werbistów zorganizowało uroczystości jubileuszowe. Zorganizowaliśmy w Poznaniu, miejscu związanym niezmiernie mocno z ojcem Marianem oczywiście, mszę świętą pod przewodnictwem jego ekscelencji księdza arcybiskupa, na którym zgromadziła się znaczna część jego rodziny, przyjaciół, mieszkańców Chludowa również. I potem odbyło się na Uniwersytecie Adama Mickiewicza na Wydziale Teologii sympozjum naukowe. Jakby w dwóch częściach. W pierwszej części została przedstawiona sylwetka ojca Mariana Żelazka, ale w takich specyficznych aspektach, jak ojciec Marian jest postrzegany przez czasopiśmiennictwo, prasę, książki. Potem jak mówiliśmy o obrazie ojca Mariana Żelazka w filmach, ponieważ jest to bardzo barwna postać, powstało sporo filmów na jego temat. No i potem zastanawialiśmy się w drugiej części tego sympozjum, jak ojciec Marian w kontekście świętości, bo był to przecież święty człowiek, może oddziaływać na przykład na wolontariuszy misyjnych, którzy udają się w różne miejsca, co ma im do powiedzenia, również w nauczaniu na przykład katechezy tutaj w Polsce. Ta setna rocznica urodzin jest kolejną okazją, by wspominać ojca Mariana, zresztą widać, że dzisiaj sporo Chludowian przyjechało na to spotkanie do Poznania. Myślę, że ojciec Marian, mimo że to już 100 lat od jego urodzin,
cały czas może być takim przykładem dla nas, jak być po prostu dobrym człowiekiem, jak szanować siebie nawzajem, niezależnie od tego, kim jesteśmy, jakie mamy poglądy, czy jesteśmy z innej religii, czy z innej kultury. Ojciec Marian świetnie to wszystko potrafił pogodzić i był dla nas przykładem i wzorem.